Dzień dobry, do porannej herbaty i kawy nowe newsy, a w nich elektryk Renault za 40 tysięcy złotych, retro koncept Mercedesa oraz Startek bierze się za Bentleya Continentala GTC. Zaczynamy! Startek przygotował na targi we Frankfurcie zmodernizowanego według ich projektu Bentleya Continentala GTC. Z przodu zwrócimy uwagę na nowy zderzak zintegrowany z karbonową dokładką. Włókno węglowe pojawia się też na obudowach lusterek, lotce na klapie bagażnika oraz tylnym dyfuzorze. Firma polakierowała również wewnętrzne chromowane elementy i pokryła je ceramiczną powłoką. Auto zostało osadzone na 22-calowych aluminiowych kołach Monostar M. Do tego zainstalowany został pakiet obniżający zawieszenie o 25 mm. Dział projektowania Mercedes-Benz stworzył koncept o nazwie Simplex. Czym jest? To inspirowany retro roadster niemieckiego producenta, wyglądający prawie tak samo jak auta z epoki. Projektanci inspirowali się modelem z 1901 roku, czyli Mercedesem 35 PS. Z przodu rzuca się w oczy duża sztuczna atrapa chłodnic ze złotą ramką. W jej środku zamontowano wyświetlacz pokazujący informacje. Zapewne zauważyliście, że koncept otrzymał bardzo charakterystyczne opony z gwiazdami Mercedesa. Idąc dalej, widzimy starodawną długą maskę z wlotami powietrza oraz bardzo minimalistyczną, wręcz urzekającą kabinę. Mamy dwa fotele, ale brakuje przedniej szyby. CEO Renault zdradził w jednym z wywiadów, że przystępny cenowo elektryczny model pojawi się w europejskiej ofercie marki w ciągu najbliższych 5 lat i ma kosztować około 10 tysięcy euro. To bardzo mała kwota, przypominamy, że Volkswagen, zapowiadając ID.3, również chciał przechwycić większość rynku masowego, oferując elektryczny samochód za niską cenę. Choć 30 tysięcy euro to nieduża kwota, to jednak jest ona 3 razy większa od deklarowanej przez Renault. Swoją drogą, budżetowe elektryczne Renault już istnieje w ofercie producenta. Jest nim Renault City KZE, pokazany w Chinach i dostępny od kwoty 8 700 dolarów. To elektryczna wersja małego crossovera o nazwie Kwid. Auto bazuje na platformie CMFA, posiada baterię o pojemności prawie 27 kWh, silnik o mocy 44 koni i 125 Nm i przejeżdża na jednym ładowaniu do 271 km. Jeśli francuski producent rzeczywiście wprowadzi do sprzedaży elektryka za 40 tysięcy złotych, to będzie on całkowitym hitem. Dziękujemy za Waszą dzisiejszą uwagę. Zapraszam do obejrzenia wczorajszego topu 10 tanich samochodach, w których poczujesz się jak wilk z Wall Street, oraz dzisiaj o 20 do kolejnego testu jazdy próbne. Tym razem Renault Megane RS Trophy, także chyba warto obejrzeć. Do zobaczenia.